do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Meldunek organizacyjny numer 170. Wyniki produkcji konspiracyjnej można ocenić dodatnio. Polecono przygotować dalsze warsztaty produkcyjne. Na razie przeszkodą w rozbudowie produkcji seryjnej, brak materiałów, niesłychanie trudne warunki, skromne środki pieniężne. Firma Sypniewski Jakubowski istniała już w 1938 roku przy ulicy Zaciszy w Krakowie. Z myślą o rozbudowie produkcji przystąpiono w 1941 roku do wybudowania nowego zakładu przy ulicy Mogilskiej 97. Mój ojciec zaczął tutaj budować tą fabrykę. Ja tu pracowałem razem z nim. Po jakimś czasie zaprzysiężono nas i wciągnięto nas do konspiracji. Dano nam pracę, którą musieli wykonać. Były to dwa kanały. Jeden do wypróbowania broni stenów, drugi kanał w razie jakiejś sypy do ucieczki. Załoga liczyła wówczas około 80 pracowników, ślusarzy, kowali, mechaników, elektryków i spawaczy. Pracowałem tutaj jako tokarz i również jako monter stenów, które zostały tutaj produkowane. Praca moja polegała na wykonaniu tylko i wyłącznie w godzinach nocnych, a więc na tokarni. Ta tokarnia jest zbliżona do typu, jaki posiadaliśmy tutaj w swojej dyspozycji i na tej tokarni wykonywałem trzony, wytaczałem trzony do stenów. Jeżeli Samborski zajmował moje stanowisko na tokarni, ja przechodziłem na inne placówki. Zajmowałem się oksydowaniem magazynków. Rano niejednokrotnie przychodzę i widzę, że namacznie ktoś robił, nawet niedostatecznie oczyścił. Pytam się kolegę bliższego, jak to jest, co to jest, co tu kto robią. Ja przypuszczam, jakieś fuszerki sobie robią, dorabiam. Mówię, o panie kolego, pan widział, jakie tu kawały odchodzą. No i na tym się skończyło. Po jakimś czasie, po paru dniach znowu zobaczyłem, że jakieś części na mojej tokarni leżały. To mnie troszkę zaintrygowało, czy mnie ktoś na złość robi, czy coś. Aby się zabezpieczyć, biorę te kawałki i idę do biura. Rano do inżyniera Jury. Inżynier powiadam mu, panowie, co robicie, zostawiacie takie rzeczy na mojej tokarni. On się uśmiechnął, przypatrzył się, pokrepiał mnie po ramionach i dobre. No, zostawił to u siebie, schował to do biurka. No i to już się rozeszło między kolegami, przychodzą, gratulują mi, panowie, panie, jesteśmy tutaj organizacją AK i potrzebujemy tokarza. Mówię, jestem do dyspozycji. Jura mi zaproponował, czy złożę przysięgę. Ja mówię, złożę przysięgę. Czy przystąpię do jego organizacji? Przystąpię. Fragment tej przysięgi. Przysięgam, że będę stał zawsze na straży honoru Polski, a o jej wyzwolenie z niewoli będę walczył ze wszystkich sił swoich aż do ofiary z mego życia. Do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Meldunek organizacyjny numer 190. W okręgach Radom i Kraków przeprowadzono prace przygotowawcze do uruchomienia produkcji pistoletów automatycznych Sten. Trzeba sobie uzmysłowić fakt, że produkcja Stenów, produkcja broni w Krakowie była znacznie trudniejsza niż w każdym innym miejscu generalnej gubernii. Kraków był przecież wtedy stolicą GG i była tutaj znacznie większa inwigilacja społeczeństwa polskiego niż gdzie indziej. Niemców było znacznie więcej niż w każdym innym miejscu generalnej guberni. No i ci ludzie, którzy produkowali tutaj, byli narażeni na bezwzględnie większe niebezpieczeństwo niż w każdym innym miejscu. Dzisiejsze zakłady Szatkowskiego to dawna firma Zieliniewski, fabryka maszyn, kotłów i wagonów.
hitlerowcy, wkraczając do Krakowa, objęli również posiadanie naszą fabrykę, podporządkowując ją celom wojennym. Z miejsca zastosowano swoją straż, berkszuców, wprowadzono postanowienia prawnokarne, za każde małe przewinienie grożono karą śmierci. W ślad za postanowieniami prawnokarnymi hitlerowcy zorganizowali gęstą sieć swoich szpislów, którzy przebywali na portierni oraz ciągły obchód stosowali po halach fabrycznych, poszczególnych wydziałach, poszczególnych miejscach pracy, zaglądając pracownikowi, co robi, ażeby go przyłapać na produkcji niezgodnej z ich zaleceniami. Materiał był tu dostarczany i tu wykonywano wysokiej gatunkowej stali matryce, które później wywożono z zakładu do innego zakładu, do montowni tych stenów. Wywoził je niejaki Skorupa, pseudonim Hufnal. Wywoził je w specjalnym schowku, który sobie sam zaprojektował i wykonał. Był to dyszel z rury stalowej o średnicy blisko 120 mm. W tej całej pracy zaangażowano było bardzo wiele ludzi na terenie zakładu w czasie okupacji. Byli inżynierowie i byli robotnicy. Byli technicy i byli mistrzowie. To jest stara mostownia Zieleniewskiego. Na wprost niej znajdował się plac węglowy. Szef naszej siatki wywiadu, porucznik Chudowa, zwrócił się do mnie z propozycją, ażebym na moim placu utworzył coś w postaci etapowego postoju względnie umiejscowienia materiałów wysokogatunkowej stali potrzebnej do produkcji stenów. Te materiały wieczorem przez bardzo zaufanych, najbardziej zaufanych chyba współtowarzyszy walki jak Galos, Józef Skorupa, sam drugi Skorupa, Cieplak, Tomasik, były składane do skrytek i po kilku dniach, powiedzmy, trudno dzisiaj po tylu latach powiedzieć, zostały przewożone jako z miejsca tego postoju na fabrykę Sypniewskiego. Był to magazyn podręczny na stal, która była przywożona od strony Zieleniewskiego platonem konnym. Tam my lokowali na regałach, następnie inżynier Jura z majstrem przychodził. Tą stal my segregowali, później znakami kolorowymi, specjalną farbą znaczyli my, która stal służy do pistoletu. Następnie dostawałem wykrojnik, na sztance wycinałem różne części, które służyły do pistoletów i w pewnych ilościach były odsyłane momentalnie na halę do dalszej obróbki. Od samego początku budowy tego zakładu wybudowano kanał z myślą tym, że będzie służył na przestrzeliwanie, produkowanie tu tajnej broni. Przestrzeliwanie odbywało się wyłącznie nocą. Za okupacji pracowałem w Teatrze Słowackiego w charakterze ślusarza. Razem ze mną pracował kolega Glica Jan, pseudonim miał Kurek. I polecono nam naprawę broni dla organizacji podziemnych. Do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Meldunek organizacyjny numer 240. Opracowano prototyp pistoletu automatycznego typu Sten i przystąpiono do produkcji seryjnej w Warszawie oraz w okręgach Radom i Kraków. Suliga Konrad, powstaniec śląski, odpowiedzialny był za magazyn dawania części do stenów. Kolega Glica Jan, łucznika z zawodu, obsługiwał wyłącznie szlifierki cylindrowe. Tokarz Marian, majster ogólny dolnej hali, odpowiedzialny był za pracę i za konspirację uczni, którymi dowodził. Jura, jako naczelny inżynier, odpowiedzialny był za całość, gdyż jako dobry fachowiec i konstruktor wprowadził dużo udoskonaleń. Kolega Niżankowski, odpowiedzialny był za całość porządku i bezpieczeństwa hali górnej. Kolega Szpyt, emigrant komunista wyrzucony z Francji, jako majster zakładu odpowiedzialny za całość produkcji, tak stenów, jak i korpusów granatów. Czapczyk Hieronim, który był odpowiedzialny za zachowanie dokumentacji. Kolega Sowiński Lucjan,
który również pracował w produkcji, dwukrotnie wjeżdżał nawet w teren celem dostawy stenów. Oskarbski Zbyszek był ogólny mechanik, pracował na wszystkich stanowiskach, które mu zlecono, pochodził z Myślenic. Całością kierował Jerzy Sypniewski, porucznik, żona jego natomiast prowadziła kancelarię tajną. Zginął w Powstaniu Warszawskim. Kolegów pracujących w hali ubezpieczał jeden z nas na tyle warsztatów, mając na przy sobie stena plus trzy glazacy. Natomiast na przodzie, na portierni były trzy sygnały dźwiękowe połączone z halą montażową. Na pierwszy sygnał to było, że ktoś się pojawił niechcąco względnie. Na drugi sygnał to już trzeba było materiały chować, że było niebezpiecznie. Na trzeci, że może nastąpić wsypa. W 1943 roku nastąpił dramatyczny moment, który mógł zakończyć się likwidacją wytwórni stenów. Opowiadał mi o tym krótko przed swoją śmiercią zmarły niedawno Marian Tokarz. Tokarz był na nocnej zmianie i montował steny. Montował steny tutaj w tej kotłowni. Tutaj stał stół, poukładał sobie gotowe już steny zmontowane, jakieś tam części, elementy tych stenów, bardzo porządnie na stole. I w momencie, gdy już miał te steny składać i schować, w drzwiach ukazał się zupełnie niespodziewanie umundurowany Niemiec, majster z fabryki, uzbrojony. Zszedł po schodkach na dół, podszedł do stołu, popatrzył się na to wszystko, co było rozłożone na stole. No oczywiście natychmiast się zorientował, że to jest broń. Części, elementy broni. Niemiec oczywiście osłupiał. Tokarz także. Niemiec był odwrócony plecami do Tokarza. Tokarz zdecydował się na to, żeby wyciągnąć z pieca rozgrzany do białości pogrzebacz i uderzył Niemca tutaj, stojącego nad stołem. Uderzył go gdzieś tutaj w kark tym białym, rozpalonym pogrzebaczem. Niemiec rzecz jasna runął na ziemię, ponieważ Tokarz swoją męską decyzją, no i odwagą w obliczu nieprzyjaciela, uzbrojonego nieprzyjaciela, zażegnał wsypę, która mogła doprowadzić do likwidacji fabryki stenów, do aresztowań i śmierci bardzo wielu ludzi zaangażowanych w tej produkcji, a także ich rodzin. Zresztą mogła się rozszerzyć dalej. No właściwie trudno określić rozmiary, jakie ta wsypa mogła przyjąć. Został Tokarz przedstawiony do odznaczenia orderem wojennym Virtuti Militari. Praca moja polegała na przewożeniu broni, pistoletów maszynowych pod nazwą Sten, które były produkowane w tych warsztatach Sypniewskich i Jakubowskich. Przewoziłem po całej generalnej guberni, zrobiłem jakich około 300 kursów. Przewoziłem do Warszawy jakich 30 razy, do Radomia 15, do Kielc 17, do Jędrzejowa za 22 kursy. Jeździłem z inżynierem Szusterem do Miechowa. Przewoziliśmy pistolety, przekazywaliśmy w dwóch miejscach, w mieście i na stacji kolejowej Miechów, gdzie odbierali mężczyźni w mundurach kolejowych. Miałem pistolet umieszczony za kołnierzem w kieszeni. Drugi pistolet był pod siedzeniem, gdzie siedzę, w brudnej szmacie z tołotem. Samochodem jeździłem podobnym do tego. Dekawka, bez oszklenia, pod nazwą Lieferwagen. Steny w paczkach były ładowane do skrytki, która miała podwójne dno, podobne do tego samochodu. Wchodziło stenów przybliżenie kilkadziesiąt sztuk, pakowane były pod spodem, tu było ładnie, bardzo zamykane. Byłem wyznaczony na dowódcę oddziału dywersyjno-partyzanckiego, który operował na tutejszych terenach.
Oddział nasz wchodził w skład batalionu szturmowego 106 Dywizji Piechoty AK. Nasze oddziały partyzanckie były wyposażone przeważnie w steny, w tym steny produkcji krajowej. Według mego rozeznania na 700 partyzantów, którzy wchodzili w skład batalionu szturmowego, mieliśmy około 100 stenów produkcji krajowej. Wszystko, co mieliśmy na wyposażeniu, nosiliśmy na plecach. Sten był lekki, ważył około 3,5 kg. 3-4 magazynki, 350 sztuk amunicji czy 400. To czyniło, że to była korzystna broń dla partyzanta, który musiał niejednokrotnie robić duże przemarsze. Ja używałem stena angielskiego i krajowego w ciągu kilkumiesięcznego pobytu w lesie. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o krajowego stena, on różnił się, no może paradoks, ale lepszym wykonaniem. Jako dowódca plutonu dostałem do szkolenia 5 stenów. Te steny i inną broń KB przechowywaliśmy w wierzbie niskiej, wypróchniałej. Tam wchodziło 5 stenów i 10 tego. Później my w drugie miejsce tośmy w ulach pełnych pszczół pod spodem podsuwali pod ramka. Więc po raz pierwszy z bronią produkcji krajowej, znaczy ze stenami, spotkałem się podczas generalnej próby tej broni, która nastąpiła mniej więcej rok przed tą akcją tutaj, gdzie od dowództwa oddziału dostaliśmy zezwolenie na używanie długich serii, prawda, na strzelanie z długich serii. No i wtedy pamiętam, że na mnie zrobiło to wrażenie, że ta broń doskonale się zachowywała właśnie podczas próby i że była wykonana w tak prymitywnych warunkach, prawda, w konspiracji, a nie ustępowała niczym broni produkowanej przez doskonały przemysł wielkiego mocarstwa. Pistolet maszynowy był przedmiotem pożądania każdego dywersanta i partyzanta. Żeby zdobyć taką broń, ludzie, najlepsi żołnierze ryzykowali życiem. No tutaj jeszcze koniecznie trzeba dodać, że pistolet maszynowy Sten to była broń przygotowana, przystosowana do walki z ukrycia, takiej walki, jaką myśmy w tamtym czasie prowadzili z Niemcami, do walki w mieście. Pistolet dał się ukryć nie tylko pod płaszczem, ale nawet i pod marynarką. Można go było rozłożyć, przenosić w teczce, błyskawicznie złożyć, strzelać, później odrzucić od siebie, schować. Słowem, była to znakomita broń. Z ostatniego kwietnia na 1 maja pełniłem służbę na tutejszym obiekcie. Gdzieś koło 3 nad ranem zauważyłem 3 samochody Citroeny. Jeden podjechał pod bramę, 2 zatrzymały się poniżej. Brama była drewniana w ten czas, nie ta, co jest oczywiście, małe tylko było te okienko zasiatkowane. No widzę ich, gestapowców, więc podchodzę i mówię, aj moment, bo mam takiego psa dużego, że muszę psa uwiązać, tak? W tym czasie tego psa, jak on odprowadzał tam, to go uszczypłem gdzieś w nocy, jak ten pies się rozdrażnił i skoczył na mnie i tu mnie zerwał. No i trudno, puściłem. Wszedłem na portiernię. A mnie krew strasznie broszyła, a brama główna budynku była zamknięta. No więc ci gestapowcy wrócili się jeszcze z powrotem na portiernę do mnie. O klucz od tego, ja im daję, oni widzą, co się dzieje, za mną mnie strasznie krew tego, więc oni tu weszli, a tymczasem podjechały już tamte samochody i tu chyba 10 gestapców już na podwórcu. No a ja byłem taki tego zamroczony w tej chwili. Jeden mnie zabrał z powrotem na ulicę i do samochodu mnie wkładał. Ja myślałem, że mnie na Montelupi wiedzą już, byłem przygotowany na to. Jedna skręcili w prawo do jakiego lekarza tu w pobliżu, pan doktor Żuławski się nazywał nawet. I tam kazał mi opatrzyć ten gestapowiec i czekał dalej na mnie. A lekarz mu stwierdził, że to potrwa dość długo, bo musi mi surowice dać, prawda, i tym podobnie. To on tak chodził nerwowo, w końcu ten gestapowiec zeszedł na dół do samochodu, a ja ten moment wykorzystałem i ucieczkę zrobiłem. Wyskoczyłem sobie tu, taka rzeczka Białka płynęła, na tą Białkę w krzaki, przesiedziałem do rana, podeszedłem na pętnę, czekałem, a któryś z kolegów przyjedzie. Przyjechał pierwszy, powiedziałem mu, co jest, uważaj, jest tak, tak, na warsztacie się zdało, jest gestapo w tej chwili,
dawaj następnemu znać i spalać je. Gestapowcy szukali po warsztatach za bronią, ale nic nie znaleźli. Nasi ludzie już na ulicy Mogilskiej ostrzegali jeden drugiego i żaden z konspiratorów do pracy nie przyszedł. Lepczyński, Siekierka, Sowiński, Czapczyk, Lang poszli do partyzantki do lasu. Sypniewski z żoną i Niżankowski wyjechali do Warszawy, a inni ukrywali się, gdzie kto mógł. Sypa była w niedzielę. We wtorek przyjechałem z kolegą Martyką. Załadowaliśmy 3 skrzynki lów do stenów produkcji naszej. Tutaj zawieźliśmy je na staw na bagrach. Zatopiliśmy je z wielką goryczą w sercu. Zatopiono szereg materiału pozostałości po produkcji stenów z montowni numer 5. Wywozili takim samochodem kierowcy Martyka, Czapczyk i inni. Było to szereg lufek, komór nabojowych i innych części składowych stena, z czego można by było zmontować kilkaset stenów. Dominika Jurę aresztowano podczas wielkiej obławy w Myślenicach. Jego nazwisko przeczytaliśmy wkrótce na liście skazanych na karę śmierci. Jura więziony był na Montelupich, a przesłuchiwano go i męczono w gestapowskiej katowni na ulicy Pomorskiej. Kolega Jura przeszedł gehennę. Po pierwszym przesłuchaniu w katowni wrzucono go do celi z łamaną ręką. Po drugim przesłuchaniu wrzucono go do celi z rozputym brzuchem i od tego czasu wszelka wiadomość i ślad po nim zaginął. Znając imiennie i nazwiskami konspiratorów, nikogo nie zdradził. Po wsypie część tej broni trafiła do oddziału partyzanckich na Rzeszowszczyźnie. Przewieźliśmy ją tam węgierskim samochodem wojskowym i złożyliśmy na punkcie odbioru pod Rzeszowem. Jedna z akcji, w których zostały użyte steny produkcji krajowej, była tak zwana zasadzka pod Wawrzyńczycami. Tutaj w tym miejscu na zakręcie szosy. Otrzymaliśmy wiadomość o przejeżdżającej kolumnie SS, która składała się z około 30 samochodów ciężarowych i około 50 motocykli. Zajęliśmy tu z kolegami stanowiska, było nas 9. W momencie uderzenia granatu o samochód pancerny, poza olbrzymim oczywiście hukiem, to nagle zrobiło się straszliwie jasno. W tym samym momencie słyszy się dalsze wybuchy granatów i serię z broni maszynowej. Właśnie ja tu strzelałem do jakiegoś samochodu. Otworzyłem ogień do tego pierwszego samochodu, do tego kłębu, co się ludzie kłębili tutaj po szosie. Oni spadali na drugą stronę, tak jak gdyby tam w kierunku Wisły. Usłyszeliśmy wybuch i zrobiło się widno, więc w ten czas zaczęliśmy ściać z broni maszynowej. Auta, które szły z tyłu, wstrzymały się trochę, a te, które poszły na przód, no to były wszystkie w ogniu obstrzelane. We'll be right back.